fałszywy alarm. Dziewczyn PIN zgubiłam i nie mogę dzwonić nigdzie. Wciąż zbyt wiele nieprawdziwych i pomyłkowych zgłoszeń na alarmowy numer 112. Było to około 64%. Areszt dla księdza. Ogłoszono mu zarzuty popełnienia przestępstw. Były wikariusz parafii w Unisławiu podejrzany o gwałt na nieletnim. Słyszałam i nie dowierzam. Po prostu nie dowierzam. Kontrola kierowców taksówek korzystających z popularnych aplikacji przewozowych. Sprawdzano m.in. wymagane podczas kontroli dokumenty, stan techniczny pojazdów. Ujawniono braki w dokumentacji, które są wskazane w ustawie o transporcie drogowym. To jest główne wydanie zbliżeń. Małgorzata Rogatty, dobry wieczór. Te trzy cyfry mogą uratować życie. W ubiegłym roku w Polsce pod numer 112 wykonano ponad 21 milionów połączeń. Niestety wciąż większość z nich to zgłoszenia nieuzasadnione. Z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego w Urzędzie Wojewódzkim wręczono odznaczenia i awanse dla najbardziej zasłużonych operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Gdzieś ten PIN zgubiłam i nie mogę dzwonić nigdzie. To jedno z 800 tysięcy nieuzasadnionych połączeń, które odebrali operatorzy Bydgoskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w ubiegłym roku. Inne dotyczyły na przykład braku prądu, chęci połączenia z urzędem miasta, zamówienia pizzy czy skradzionego buta. Widziałam buty i było obydwa i za chwilę nie było jednego, nie? Także nie jestem głupia, nie? A nie pójdę z jednym butem w domu. Podczas 12-godzinnego dyżuru operator odbiera nawet do 200 telefonów. Zgłoszenia najczęściej dotyczą zakłócania porządku publicznego, wypadków drogowych, odczuwanego bólu, interwencji domowych i trudności w oddychaniu. To słuszne zgłoszenia, ale nie brakuje jednak tych fałszywych i anulowanych. W 2016 roku takich zgłoszeń fałszywych oraz anulowanych było około 82% ze całej liczby zgłoszeń. Natomiast w roku ubiegłym, w 2022 roku, było to około 64%. Tendencja spadkowa cieszy, ale to wciąż o 64% za dużo. Wszyscy operatorzy, my ciągle zwracamy uwagę, aby nie nadużywać tego numeru, nie blokować linii, ograniczając w ten sposób dostęp do ewentualnej pomocy osobom, które tego rzeczywiście będą potrzebować. Obecnie w bydgoskim centrum pracuje 61 operatorów. W najbliższym czasie ma być ich więcej, bo więcej jest także zgłoszeń. Zgłoszeń w zeszłym roku było 1 250 000. Jest to około 20 tysięcy zgłoszeń więcej niż w roku poprzednim. Myślę, że zwiększona liczba wywołań alarmowych jest spowodowana większą populacją ludzi, która znajduje się na terenie naszego kraju. Mimo wzrastającej liczby zgłoszeń nie wydłuża się jednak czas oczekiwania na połączenie. W ubiegłym roku średnio było to 11 sekund. Z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego zasłużeni operatorzy otrzymali wyróżnienia i awanse. To często osoby, które w Centrum Powiadamiania Ratunkowego pracują od kilkunastu lat i pamiętają momenty piękne, ale i te tragiczne. Ostatnio chyba takimi najtrudniejszymi były dla mnie interwencje wzywane przez dzieci. Chodzi mi to o interwencje domowe. Akurat trafiła mi się nocka w Sylwestra. Dzieciaczki dzwoniły z łazienek, pozamykane, przerażone, płaczliwe, prosiły o pomoc policji, że się rodzice biją albo wpadł ktoś do mieszkania i zrobił awanturę. Także to są takie najgorsze momenty. Są piękne, są porody w trakcie na przykład, kiedy nie mogą dojechać do szpitala i zostaje się na linii i trzeba być do samego momentu, kiedy tam służby przyjadą albo jak dyspozytor już przejmie rozmowę. Także to są takie naprawdę fajne, albo chociażby dramatyczne sytuacje, ale w których uda się na przykład rodzinę wyprowadzić z pożaru. W ciągu ostatnich 12 lat w całej Europie na numer 112 wykonano ponad 1,5 miliarda połączeń. Monika Komisarek, TVP 3 Bydgoszcz. Skandal w podgrudziąckiej parafii. Tamtejszy były już proboszcz usłyszał zarzuty gwałtu na nieletnim. Tego czynu miał się dopuszczać w latach 2013-2017. Wtedy pełnił posługę w parafii w Unisławiu. Obecnie Jacek W. przebywa w areszcie. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyła kuria diecezjalna w Toruniu. Był szok, naprawdę był szok. No zwłaszcza, że mam córkę w wieku 8 lat i to było dla mnie niepojęte, tak? Jednych sprawa księdza Jacka W. bulwersuje, inni zwyczajnie nie mogą w to uwierzyć. Słyszałam i nie dowierzam. Po prostu nie dowierzam. Dlaczego?
No bo nic nie wskazywało na to, nic. Dla mnie to był taki fajny ksiądz, miły, dobry, przede wszystkim chory był, leczył się. Tak chory ksiądz, takie coś, chyba niemożliwe to. To właśnie w tej parafii w Unisławiu do 2019 roku Jacek W. był wikariuszem. Od 2013 do 2017 roku ksiądz miał się dopuścić seksualnego wykorzystywania osoby małoletniej. Ogłoszono mu zarzuty popełnienia przestępstw polegających na zgwałceniu małoletniego poniżej lat 15, doprowadzenia tegoż małoletniego do wykonywania innych czynności seksualnych, nadużycia z stosunku zależności i doprowadzenia w ten sposób do obcowania płciowego, jak również do znęcania się. Sprawa ujrzała światło dzienne na początku listopada ubiegłego roku. Zawiadomienie do proboszcza w Unisławiu zgłosiła matka ofiary. Zaprzeczył, że takie sytuacje czy wydarzenia nie miały miejsca. Ten o wszystkim poinformował toruńską kurię. Następnie sprawę przedstawił sam poszkodowany. Następnego dnia, kiedy to było tylko możliwe, ksiądz został usunięty z parafii. Rozpoczęło się dochodzenie wstępne, które polega na tym, że przesłuchiwany jest jeszcze raz w obecności biegłych, specjalistów, psychologa, psychiatry. Poszkodowany, przesłuchiwani są potencjalni czy ewentualni świadkowie i przesłuchany jest także oskarżony. Duchowni o wszystkim poinformowali także prokuraturę. Mężczyzna został zatrzymany w miniony czwartek. Obecnie przebywa w areszcie. Ogłoszenie zarzutu spowodowało jedynie, że śledztwo przeszło w fazę ad personam. Toczy się, będziemy jeszcze prowadzić określone czynności. Mamy zaplanowane te czynności i po ich wykonaniu będziemy podejmować decyzję kończącą postępowanie. Jackowi W. grozi od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Kierowcy taksówek pod kontrolą. Funkcjonariusze służb mundurowych sprawdzili w weekend 135 pojazdów świadczących w Bydgoszczy usługi przewozowe. Kontrole dotyczyły głównie taksówek oraz pojazdów osobowych wykorzystujących aplikacje mobilne. Podczas działań sprawdzano m.in. wymagane podczas kontroli dokumenty, stan techniczny pojazdów, uprawnienia kierujących oraz ich trzeźwość. Celem prowadzonych działań była poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z przewozu taksówkami. Skontrolowano 135 pojazdów. W jednym przypadku ujawniono przewóz drogowy bez wymaganej licencji. W pozostałych przypadkach 7 ujawniono braki w dokumentacji, które są wskazane w ustawie o transporcie drogowym lub braku badań lekarskich lub psychologicznych, które są wymagane również dla taksówek. Bilans osób poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii rośnie z godziny na godzinę. Liczba śmiertelnych ofiar przekroczyła już 36 tysięcy. I choć szanse na odnalezienie żywych w zawalonych domach są bliskie zera, to cuda nadal się zdarzają. Dzisiaj uratowano 13-letniego chłopca, który spędził pod gruzami 182 godziny. Tym, którzy ocaleli, z pomocą ruszyli także mieszkańcy naszego regionu. Zbiórkę pieniędzy organizują m.in. Caritas i Polski Czerwony Krzyż. Choć wydawałoby się, że po 7 dniach od kataklizmu nie ma już szans na wyciągnięcie spod gruzów żywych osób, na oczach całego świata zdarzają się kolejne cuda. To akurat 52-letni mężczyzna, do którego ratownicy dotarli po 162 godzinach. W niedzielę późnym wieczorem odnaleziono także 7-letniego chłopca i 62-letnią kobietę. Tak naprawdę człowiek, można powiedzieć, że wytrzymuje bez wody około 3 dób, tak? Bez jedzenia trochę więcej. Czasami też siła woli, walka potrafią zrobić cuda. I właśnie ta nadzieja dodaje teraz otuchy tysiącom osób. Najnowsze dane wskazują, że łączna liczba ofiar poniedziałkowego trzęsienia ziemi przekroczyła już 34 tysiące. W samej Turcji zniszczeniu uległo ponad 25 tysięcy budynków, a stan kolejnych 170 tysięcy musi zostać zbadany. Oznacza to, że dach nad głową straciło co najmniej milion osób. Dlatego tak ważna jest teraz każda forma pomocy. W Toruniu zbiórkę rzeczy dla osób poszkodowanych prowadzą tureccy studenci. Zbieramy koce, namioty zimowe, śpiwory, ale też przenośne toalety, grzejniki gazowe. Gas heaters. Kiedy można dostarczyć ciepłą odzież, koce?
Dary jeszcze przez 2 tygodnie można przynosić do domu studenckiego nr 10 oraz do klubu Kotłownia. Informacje na temat zebranych środków, które wpłynęły na konto? Z kolei zbiórkę pieniędzy prowadzi Caritas i Polski Czerwony Krzyż. Na stronie Polskiego Czerwonego Krzyża można znaleźć numer konta, na który dokonujemy wpłat, z dopiskiem na pomoc Turcji i Syrii. Bez tej pomocy nie ma jakiejkolwiek szansy na poprawę bytu ludności tam zamieszkującej. Ta pomoc będzie kierowana szczególnie w kierunku Syrii. Też jakaś pójdzie w kierunku Turcji, ale Syria jest krajem zdecydowanie w gorszej sytuacji, ponieważ te standardy opieki nad obywatelami są zdecydowanie odbiegające. Pomoc cały czas udzielana jest także na miejscu. Obecnie na terenie Turcji i Syrii działa co najmniej 150 tysięcy ratowników i pracowników organizacji humanitarnych. Wśród nich są także polscy strażacy z grupy Husar, którzy już od tygodnia przeczesują gruzy. Do tej pory udało im się odnaleźć i uratować 12 osób. Do kraju mają powrócić w środę. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Powolutku, brat, powolutku. Tak jest. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Jakie tematy przed nami? Uwaga, kierowcy, będą zmiany w strefie płatnego parkowania w Bydgoszczy. Odkrywanie historii, badania archeologiczne na placu budowy 4 kręgu Opery Nowa. Najpierw jednak dobre informacje dla mieszkańców Osielska i Dąbrowy Chełmińskiej. Gminy dostały finansowe wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dziś wójtowie odebrali symboliczne czeki. Cieszę się ogromnie, że mam zaszczyt i przyjemność być dzisiaj w Dąbrowie Chełmińskiej i przekazać symboliczny czek na budowę dróg w tej gminie. To jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. 50% dofinansowanie do dwóch dróg w tej gminie. Ulicy Szkolnej, ulicy Otowickiej. Prawie 173,5 tysiąca złotych. Ważna, potrzebna inwestycja, o którą gmina występowała, o którą gmina zabiegała. To jest droga taka kluczowa dla nas. Łączy się ona z drogą wojewódzką, ale także przebiega do naszego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, czyli tam natężenie ruchu jest znacznie większe niż w innych rejonach naszej gminy, dlatego też dla nas jest to bardzo ważna inwestycja. Cały czas budujemy infrastrukturę i to jest bardzo fajna sprawa, dlatego że te pieniądze, które dzisiaj otrzymaliśmy, pozwolą nie tylko na organizację ruchu w obrębie gminy Osielsko, ale również pozwoli na lepsze połączenie z sąsiednią gminą Dobcz, o co walczyliśmy długie lata, ponieważ są to problemy komunikacyjne. Dodam, że dzieci z gminy Dobcz częściowo korzystają z naszych szkół. Strefa płatnego parkowania w Bydgoszczy wkrótce zmieni swoje granice. Jej rozszerzenie ma ograniczać ruch samochodowy w ścisłym centrum miasta. Na pieszych i kierowców czekają największe od lat zmiany organizacji ruchu. Wprowadzenie samochodów schodników na jezdnię, ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, a także wprowadzenie ulic jednokierunkowych. To największe zmiany, jakie czekają kierowców w Bydgoszczy. Ruch w jedną stronę zostanie wprowadzony na 17 ulicach, między innymi na Czartoryskiego, Placu Tadeusza Kościuszki, Poniatowskiego, Pestalociego czy przy ulicy Zduny. Zawsze to na niekorzyść wpływa, bo miejsc jest coraz mniej i te duże parkingi też są problematyczne, później z wyjazdem. Zmiany dotyczą nie tylko kierowców, ale także pieszych i rowerzystów. W kilkunastu miejscach w Bydgoszczy zostaną wprowadzone kontrapasy oraz kontraruch rowerowy. Te rozwiązania budzą jednak sporo emocji. Tam, gdzie mieszkam, jest zrobiony pas po samym środku jezdni, co jest dla mnie dziwne. Pas dla rowerów na samym środku jezdni. To chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. Żeby samochody nie parkowały na brzegu? Mi nie przeszkadzają samochody parkujące. Ale jak mam jechać środkiem pasa jezdni, to jest niezbyt komfortowe. Oprócz zmian na drodze pojawią się też nowe parkomaty, które będą umożliwiały między innymi płatność kartą. To będą już bardziej nowoczesne urządzenia, będzie można płacić kartą. Tutaj będziemy wstukiwać też numer rejestracyjny naszego pojazdu, dzięki czemu będzie można w przyszłości też szczytywać je. W najbliższych tygodniach ogłaszamy przetarg na nowe parkomaty, które będziemy rozstawiać w tej rozszerzonej strefie. Teraz wybieramy już wykonawcę, który w terenie wprowadzi te wszystkie zmiany. Nowa organizacja ruchu ma zostać wprowadzona w ciągu 4 miesięcy. Szczegółowy plan przemian jest dostępny na stronie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Dagmara Moranowska, TVP 3 Bydgoszcz.
Teraz odkrycia, które mogą pomóc uzupełnić kartę historii Bydgoszczy. Od ubiegłego tygodnia trwają intensywne prace archeologiczne przy Operze Nowa. Wykopaliska prowadzone są w związku z rozbudową gmachu o czwarty krąg. Do tej pory odkryto już 1/3 powierzchni na badanym terenie obejmującym około 6 tysięcy metrów kwadratowych. Centymetr po centymetrze. W ten sposób ludzie i maszyny przeszukują teren dawnego parkingu przy Operze Nowa. Do tej pory zostały odkryte kamienne fundamenty spichlerza pruskiego z początku XIX wieku. Spodziewamy się reliktów pruskiej zabudowy gospodarczej z końcówki XVIII i XIX wieku. Konkretnie mówiąc, spichrzów zbożowych, piekarni wojskowej, budynku odwachu, budynków pomocniczych. W części jest też już odsłonięty pruski kanał śluzowy z końca XVIII wieku. Wybudowany na potrzeby znajdującej się wówczas w pobliżu zabudowań śluzy. Poniżej kanału archeolodzy spodziewają się śladów działalności człowieka, między innymi z okresu średniowiecza. Do przeszukania jest olbrzymi teren o powierzchni około 6 tysięcy metrów kwadratowych. Pracy archeologom nie ułatwia podmokły teren, pogoda i wysoki poziom wód gruntowych. Jest też zbyt wcześnie, by określić, ile w tym miejscu zalega warstw ziemi, a te ułożone są horyzontalnie, od najmłodszych na górze do najstarszych znajdujących się na dole. Cały teren pomiędzy ulicą Karmelicką a Operą, czyli teren ówczesnego parkingu, musimy rozebrać, odkryć, odkopać ręcznie. To jest bardzo duże wyzwanie i przy jego realizacji musimy oczywiście przykładać dużą wagę do odkrywanych elementów i ich odpowiedniej konserwacji i zabezpieczenia. Po zakończeniu robót archeologicznych zostaną wykonane zabezpieczenia w formie ściany zbrojonej o grubości do 80 cm. W ten sposób teren będzie zabezpieczony przed zalewaniem wód gruntowych z brdy i tych wewnątrzgruntowych. Prace archeologiczne w tym miejscu mają trwać jeszcze kilka miesięcy, natomiast w ciągu 2 lat ma zakończyć się rozbudowa gmachu Opery Nowa. Koszt inwestycji, w której partycypuje miasto, ale i samorząd województwa, wynosi aż 114 milionów złotych. Bydgoszcz, Edyta Starczewska. Według wielu historyków jego osiągnięcia skróciły II wojnę światową o 2 lata i uratowały życie tysięcy osób. Dziś mija 43. rocznica śmierci Mariana Rejewskiego, pochodzącego z Bydgoszczy wybitnego matematyka, który złamał kod Enigmy. Był wybitnym matematykiem i kryptologiem. Marian Rejewski dokonał tego, co przez lata zagranicznym wywiadom wydawało się niemożliwe. Matematycy powiedzieli wszystkim tym wywiadom: słuchajcie, ilość kombinacji jest zbliżona do ilości atomów we wszechświecie. Dla mnie ilość piachu na Saharze, gdyby zacząć liczyć, byłaby wystarczająca, żeby odstąpić, a co dopiero mówienia o rzeczy w ogóle niewyobrażalnej, jakim jest ilość atomów we wszechświecie. Kryptolog jednak od pracy nie odstąpił i w grudniu 1932 roku odczytał pierwszy dokument zaszyfrowany niemiecką maszyną Enigma. Trzeba było naprzód wykonać olbrzymią pracę przygotowawczą, to znaczy przejechać wszystkie możliwe pozycje bębenków, a tych pozycji było wówczas 26 razy 26 razy 26. To jest do trzeciej potęgi. Do trzeciej potęgi. To jest 17 576, no i razy 6. Pracę nad odczytywaniem depesz Marian Rejewski kontynuował z Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim. To właśnie tych trzech naukowców znalazło się na kartce pocztowej wyemitowanej przez Pocztę Polską. Jej oficjalna prezentacja odbyła się w 43. rocznicę śmierci Mariana Rejewskiego. Tą kartą pocztową upamiętniamy tych naszych wybitnych Polaków. Wybitnych, najwybitniejszych trzech polskich kryptologów. Podejmujemy starania, aby pozostali oni na zawsze w naszej pamięci. Nie byłoby złamania Enigmy, gdyby nie oni. Tym samym nie byłoby zwycięstwa w wymiarze nie tylko tym naszym polskim, ale europejskim i światowym. Nie byłoby zwycięstwa dobra nad złem, gdyby nie wkład Polaków. O kryptologu pamięta się także lub przede wszystkim w Bydgoszczy. Przed siedzibą Instytutu Pamięci Narodowej otwarto wystawę poświęconą tym, którzy złamali kod Enigmy. Setki
statków by zatonęło, tysiące samolotów, ileś bombardowań by się odbyło skutecznych. Złamanie szyfru Enigmy, ten sukces kryptologów, ta walka uczonych, walka na umysły, na wiedzę przyczyniła się do ogromnego zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych, liczby strat materialnych. To jest coś, co wszyscy, cała ludzkość zawdzięcza. Wystawę będzie można obejrzeć do końca lutego. Rozśpiewani mieszkańcy regionu podbijają scenę programu The Voice Senior. W finale muzycznego show wystąpi torunianin Andrzej Raniszewski. Z kolei drugi z uczestników z regionu, Andrzej Kubacki, swój udział w programie zakończył na etapie półfinału. Muzyka w moim życiu, myślę, że w życiu wielu osób, spełnia podwójną rolę. Nie? Z jednej strony koi, a z drugiej strony napędza. Tak o swojej pasji do muzyki mówił Andrzej Raniszewski na początku swojej przygody z programem. Teraz wiadomo już, że napędziła go ona aż do samego finału. Awans dał mu przebój Andrzeja Rosiewicza Najwięcej Witaminy. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęce urodzą dzieci tak. Andrzej Raniszewski, choć urodził się i wychował w Toruniu, to już od ponad 30 lat mieszka w Paryżu. Pani, pojechałem wakacyjnie. I na wakacjach jesteś do dzisiaj. Jak sam przyznaje, śpiewa od dziecka. Do udziału w programie zachęciła go jednak żona. I któregoś dnia mówi, słuchaj, czy ty w końcu wysłałeś ten utwór? Ja mówię, no nie wiem. A do kiedy to miało być? No do 8. A gdzie jest który? 8. A która jest godzina? 23. No to... Czyli żona jest... I tak śpiewająco pokonywał kolejne etapy programu, zachwycając przy tym jury. Ja myślę, że kobiety wszystkie padły. Wszystkie, tak? Wszystkie. Jak mógłbym. W minioną sobotę niemałych emocji widzom programu dostarczył także Andrzej Kubacki. Drugi z toruńskich wokalistów swój udział w show zakończył jednak na etapie półfinału. Przygoda zacna, bardzo sympatyczna, wspaniały program, w którym może się ten 60-letni emeryt pokazać i sprawdzić się wewnętrznie, przede wszystkim, co jeszcze w nim drzemie. Ostatni sprawdzian już w najbliższą sobotę podczas wielkiego finału. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia. Jedni śpiewają, inni uprawiają sport i w ten sposób rozsławiają Kujawy i Pomorze. O informacjach sportowych w tej chwili Hubert Malinowski. Dobry wieczór. Ale przyznaj, Gosiu, że chciałoby się zaśpiewać po takim materiale, który przed chwilą słyszeliśmy. No ja nie mam szans. No cóż, będzie o Greku. Grecy śpiewają pięknie, bo udany debiut na ławce trenerskiej ma za sobą nowy szkoleniowiec Ena Abramczyk Astorii, Tanasis Skortopoulos. Bydgoszczanie pod jego wodzą odnieśli bardzo ważne wyjazdowe zwycięstwo z Arką Gdynia i dzięki temu ich sytuacja w tabeli wygląda coraz lepiej, bo bydgoszczanie mają już o 2 triumfy więcej niż twarde pierniki Toruń, które zajmują zagrożone spadkiem ostatnie miejsce w tabeli. Trener Astorii jest jak na razie zadowolony z gry swoich zawodników. Mieliśmy tylko 4 dni na wspólne przygotowania. Chcieliśmy dodać kilka detali, a nie od razu wszystko zmieniać. Naszym celem było zmotywowanie graczy oraz przekazanie im, w jaki sposób powinni poświęcać się dla drużyny. Jestem bardzo zadowolony z całego zespołu. Cała rozmowa z Tanasisem Skortopoulosem we wtorkowym regionalnym tygodniku sportowym. Początek o godzinie 17. Hubert Malinowski, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Pora na informacje o pogodzie. Angelika Bednarska. Dobry wieczór. W tym tygodniu pogodowo nudzić się nie będziemy. Otóż do czwartku znajdziemy się w zasięgu wyżu, które zapewni nam w regionie całkiem pogodne niebo i przyjemną temperaturę. Co prawda do wiosennych wartości jeszcze daleko, ale te najbliższe dni z pewnością ucieszą zmarzluchów. Zatem korzystajmy, bo jak Państwo widzą, od piątku czekają nas zmiany. Nad region dotrze front atmosferyczny, który przyniesie silny wiatr, sporo chmur, a także przelotne opady deszczu. Lokalnie może być to również deszcz ze śniegiem. Więcej informacji już za moment. Zapraszam i do zobaczenia. Nasze wieczorne informacje o 21.30 już teraz Państwa zapraszamy. Do zobaczenia.